Świdnica i jej najbliższe okolice to miejsce o niebywałym w skali całego Śląska, a nawet Polski, nagromadzeniu turystycznych wspaniałości. Pierwszą wyprawę proponujemy odbyć na południowy wschód od miasta. Jej trasa to około 80 km z przystankami aż w 6 miejscach. Zaczniemy od najwyższego C. Zapraszamy do Kościoła Pokoju w Świdnicy z listy najcenniejszych zabytków naszego globu UNESCO. To ponad 350-letnia, wykonana na granicy możliwości technicznych, drewniana konstrukcja z wręcz oszałamiającym wnętrzem. Można tu zobaczyć prawdziwe cuda wyczarowane z drewna. Ażurowy ołtarz, empory z pięknymi zdobieniami snycerskimi, elegancką ambonę, czy też lożę fundatora godną samego cesarza. Warto rozejrzeć się także po całym zespole otaczającym świątynię. Zaledwie kilka kilometrów od Świdnicy zatrzymajmy się, by zobaczyć kompleks pałacowy w Krzyżowej. Mieści się tu Centrum dla Porozumienia Europejskiego. Wewnątrz ciekawa wystawa pokazująca niezwykłą historię pałacu. Tu zawiązywano słynny spisek przeciwko Hitlerowi i to tu odbyła się mająca historyczne znaczenie msza pojednania polityków z Polski i Niemiec. Następne kilka kilometrów i zatrzymujemy się w Dzierżoniowie. Najpierw spacer po jednym z największych na Śląsku rynków. Nieopodal strzela w niebo dumny gotycki kościół, a efektownie zakończona uliczka prowadzi na plac z pomnikiem papieża Polaka. W Dzierżoniowie trzeba koniecznie zajrzeć do Muzeum Miejskiego. Skrywa ono skarby, które zadowolą nawet wytrawniejszych poszukiwaczy ciekawostek. Hitem jednak jest tu wystawa sprzętu audio sławnej w minionym wieku polskiej marki Diora. Ileż tych modeli było? A jaki elegancki design! A teraz twierdza Srebrna Góra, czyli jedna z największych górskich fortec w całej Europie. Szokujący rozmiarami zabytek składa się z potężnej cytadeli oraz gigantycznego labiryntu podziemi. Odkrywanie jego tajemnic to niesamowicie wciągająca przygoda. Zwycięzcy spod Srebrnej Góry mogą teraz w nagrodę zobaczyć Krzywą Wieżę, ale nie tę w Pizie, tylko w Ząbkowicach Śląskich, które niegdyś zwały się Frankenstein. Dlatego tutaj właśnie w Izbie Regionalnej zobaczymy laboratorium doktora Frankensteina, w którym odtworzono sceny ze słynnego horroru. Na koniec dnia proponujemy coś dla ciała. Mały relaks w niedalekiej Bielawie, basen sportowy, zabawy na zjeżdżalniach, masaże. Po prostu przyjemnostki dla całej rodziny.